Panie i panowie, witam was w kolejnym materiale od na Maxa, i tym razem przyjrzymy się Armii 3, czyli trzeciej części popularnej w niektórych kręgach przynajmniej e, symulacji symulacji działań militarnych, tak to nazwijmy, bo trochę głupio mi mówić o tej grze, że to jest shooter po prostu. Skojarzenie takie trochę arcadeowe wtedy. Mm. No i co to jest wersja Alfa, ale Alfa Lite, czyli jest tu trochę ograniczony dostęp do opcji. Nie ma na przykład multiplayera w wersji Alfa Lite. Ale ogólnie każdy z Was może jakby kupić sobie dostęp do, do tej Alfy, i później do Bety, i też do pełnej wersji. Zajrzyjcie na Steama, jeżeli was, was to interesuje, niecałe 30 euro tam kosztuje właśnie. No, Arma 3, tak naprawdę to już jest to już, już preorder, który składając od razu zapewniacie sobie dostęp do właśnie do Alfy, i później do bety. Więc to jest niezła okazja, nie 30, niecałe euro za grę AAA no, ale w wersji Alpha Light mamy takie jakby showcase'y, czyli pokazowe misje, tak to nazwijmy: piechota, nurkowanie, pojazdy i helikoptery. Helikopterów się boję, więc może. Najciekawsza misja, jeżeli chodzi z piechotą, to jest taka krótka misja. Idziemy ze składem pięciorga żołnierzy do pewnej wioski, tam trochę walczymy. Nie jest typowo taka armowa no, misja, jakby, jakby to ująć. Natomiast może pokażę wam misję z pojazdami, to jest dosyć ciekawa. Możemy oczywiście zmienić sobie poziom trudności. Jest tu cała masa różnych, widzicie, opcji do odznaczenia i zaznaczenia, też poziom jakby inteligencji. Możemy słowakami zmieniać i naszych podwładnych czy tam sojuszników i wrogów i tak dalej, ale nie, nie będziemy tu się bawić zmienianie. Zaczniemy tą misję od nowa. Pojazdy, pojazdami oczywiście tu e, nie będziemy od razu w pojeździe, to jest trochę bardziej jakby zaprojektowana misja. Taki mini scenariusz. Mm. Briefing. No, sami widzicie, tu mamy takie wprowadzonko, e, zdobądź pojazd ciężko opancerzony, a później po, mamy nim pojechać do e, innej lokacji, tam zniszczyć pojazdy przeciwnika właśnie za pomocą tego, który wykradniemy z bazy wroga. Więc taka trochę, trochę taki sabotaż, coś w tym stylu, no. No i widzimy teraz od góry, tam na niebiesko jest baza, z której wykradniemy ten pojazd, a czerwony Viper Black to jesteśmy my, ksywka naszego żołnierza. Rok 2035, wtedy właśnie dzieje się Max Army 3, będzie się dziać tak naprawdę, bo te misje pokazowe to nie jest część kampanii. No i jesteśmy. Może zaczniemy od pokazywania jakby trybów, trybów chodzenia, to jest HUD normalny. Więc teraz stoję tak. Chciałem spojrzeć na cień, bo przydałoby się taka ikonka, wiecie, pokazująca akurat czy stoimy, czy, e, czy kłócamy. No i to jest hood. E, to jest trucht. Dalej, wciskając C, zaczynamy biec. A jeżeli chcemy sprintować, to musimy wcisnąć shift. I wtedy to wygląda w taki sposób. I te cztery tryby poruszania się są dostępne, jakby w każdej pozycji. Znaczy, teraz kłócnąłem. Okej, okay, coś tam pojechało. Na tej wyspie też są cywile, przynajmniej w tym momencie, więc no, spotkałem raz samochód, właśnie cywilny. No i tu też możemy sprintować. I kiedy się położę, mogę się też czołgać w taki sposób. Mogę się czołgać bardzo wolno, ale mogę też jakby czołgać się sprintem, jakkolwiek to brzmi. Na pewno zostanie jeszcze tego. Nie ma valve, z tego co zauważyłem na razie. Jeżeli chodzi o poziom zmęczenia, jakby żołnierza, no, możemy sprintować. Sprintować przez naprawdę długi kawałek okres i tak dalej. I nie za bardzo się męczymy. No ale nic. Um, wybrałem też tą misję, dlatego że w tej e, z piechotą. Ta misja z piechotą jest trochę jakby ograniczona czasowo trzeba się tam poruszać, więc nie zdążyłbym po prostu pokazać nam spokojnie paru elementów, na przykład um, ekwipunku, który troszkę się zmienił w stosunku do tego, co mieliśmy w Armii 2. Coś tam leci. Może stańmy pod drzewkiem, żeby nikt mnie nie zauważył. No, no i właśnie. Broń główna z miejscem na różne dodatki. Oczywiście, broń ciężka jakaś. I broń podręczna też z miejscami na dodatki. Nokto lornetka, więc raczej standard. I tu takie różne narzędzie urządzenia. Ogólnie jest, no. Podnoszenie na przykład broni, czy jakichś przedmiotów, lutowanie, tak to nazwijmy, no. Jest trochę bardziej intuicyjny niż w dwójce. Ale nie ma drastycznych zmian, jakby na tym polu. Oczywiście, zmiany są, jeżeli chodzi o grafikę. To, co tu widzicie, to jest wszystko na ustawieniach wysokich. Z najwyższych musiałem zrezygnować na chwilę na potrzeby nagrywania, bo nie chciałem, żeby za bardzo FPSy spadały. Ale tak, to jest też pozytywne zaskoczenie, mianowicie optymalizacja. Jeżeli ARMA 2 działa wam. Płynnie to Arma 3 też zadziała. Płynnie to jest bardzo. Na no, osiągnięcie duże Bohemia Interactive, bo nigdy nie nie byli specjami od optymalizacji. Jeżeli gryście w Arma 2, to wiecie. Więc naprawdę, ta gra na najwyższych ustawieniach wygląda naprawdę świetnie. I, no bo to jest PC-owy nie ma tu żadnych kompromisów. Nie, twórcy nie musieli iść na żadne kompromisy i tak dalej. więc jak na, na taki wygląd gry. Mój komputer nie wiem jest prawie 3 letni, więc. A działa płynnie tylko na wysokich ustawieniach. Arma 3 tego się naprawdę nie spodziewałem. Więc to jest pozytywne zaskoczenie. No i dobra, to jest tu pojazd, który mamy wykraść. Um, ale w tej, w tej bazie są oczywiście też wrogowie. A jako, że to nie jest Call of Duty, więc nie mogę po prostu wpaść tam i. Kurczę, źle poszedłem. Nie mogę tam wpaść i wystrzelać ich wszystkich. Znaczy, teoretycznie mogę, ale pewnie zabiję jednego, a reszta mnie zauważy zaraz. Um. Ups. Czyżby nie zauważył? Tak jest, zauważył mnie. Cholera. No dobra, nie wiem, jednego udało mi się zlikwidować, bo oczywiście jeden z celów snajperki to jest śmierć. Jeżeli dobrze trafimy. Przy czym celowanie też jest tu trudne trochę. Okej, okay, tam jest jeszcze jeden. Wychylamy się oczywiście ku um. Oni pewnie jeszcze nie wiedzą, gdzie jestem, więc może skorzystam z okazji. O cholera. No, alfa to alfa, wiecie. Sztuczna inteligencja jeszcze nie jest na najwyższym poziomie. Ale już. Dobra, wsiądźmy do środka, może i po prostu spadajmy. No. Task accomplished, ukradłem auto. Grante auto. Yeah. No, no i dobra, i teraz mamy dalszy ciąg misji. Muszę bardzo uważać, bo już się złapałem na tym, że zacząłem się bawić w grę rajdową i przekoziołkowałem na zakręcie. No, więc trzeba uważać przy sterowaniu pojazdem. Tam mamy znacznie 1,7 km. wciskając J pokazuje nam się jakby cel misji, możemy sobie podglądać w dowolnym momencie. Mamy zniszczyć wszystkie pojazdy zaparkowane w jakimś tam kompleksie militarnym. Wow. No, oh, save game, okej. Okay. Um, trochę... To jest też chyba kwestia, bo za poprzednim razem kiedy grałem w tą misję, um... Trochę bardziej było słychać auto, a teraz coś jakby tak. No ale nieważne. O, proszę bardzo, kolejny pojazd cywilny. Nie mam pojęcia, co one tu robią. I w ogóle, w jakich okolicznościach rozgrywa się ta misja. To, to jeszcze pewnie nie jest początek otwartego konfliktu zbrojnego, tak mi się wydaje. Um. Zaraz napotkamy, będzie walka z użyciem. Okej, okay. mamy blokadę. I przesiądziemy się teraz na siedzenie. Siedzenie ognio. Strzelca. Ostrzelca oczywiście. No, a mamy tu granatnik zamontowany, więc nikt na mnie nie podskoczy. No, chyba, że dostaniemy z jakiejś broni przeciw. Um, przeciw pojazdom, ale akurat na szczęście wrogowie nie mają w tej misji Albo nie, nie zdążyli ich użyć Może tak powiedzmy Wciskając Alt możemy się rozglądać Na boki Ogólnie strasznie dużo jest tych wszystkich przycisków i um, to, to, to jest jakby powód tego dlaczego arma nigdy nie trafi na konsolę bo z taką ilością No Ktoś musiałby wymyślić nowy rodzaj pada, który miałby, nie wiem, 30 klawiszy. Może wtedy by się udało. Ale już właśnie pograłem, pograłem troszkę w te misje takie pokazowe i... No to na pewno jest gra, jeżeli podobała wam się Arma 2, to na pewno nie musicie się zastanawiać nawet nad zakupem trójki. Właśnie też dlatego, że jak mówiłem, optymalizacja zaskakuje bardzo pozytywnie. Więc nie musicie mieć super high-endowego komputera. I to jest właśnie też urok PC-owych ekskluzywów, prawda? Że co śmieszne, często mają mniejsze wymagania, dlatego że nie są po prostu portami źle zrobionymi. Portami z konsol Ok, zbliżymy się. Tam już jest alarm, słyszę, więc no tak pewnie. Bo jeżeli ukradniemy ten samochód bez robienia większego hałasu, to alarm tu się nie uruchamia tak szybko. Zatrzymamy się tutaj. Po prostu rozwalimy co mamy rozwalić. Hmm. Dobra, powiem, że nie mam pojęcia, co się teraz stało. Proszę. <grym> Proszę bardzo, umarłem. Nie wiem jakim cudem. Pewnie dosiągnął jakiś jeden nabój. Jeden, jedyny. Ech. No ale nic. Dobra, może jeszcze. How to save? Hmm? Nie wiem, może jeszcze przez chwilę Wam pokażę tą misję piechoty, żebyście zobaczyli trochę bardziej otwarty, jakby otwarty konflikt. A może wiecie co? Nurkowanie? Co? Nurkowanie, tak. No bo to też jest dosyć. To jest nowy element oczywiście w armii. I podobno będzie wykorzystany w różnych misjach. Właśnie w kampanii. No, mamy tu doświadczyć środowisk podwodnych. Stworzonych na potrzeby. No, czyli celem misji jest tutaj rozbrojenie min, e, min podwodnych w Zatoce. Aha, i będziemy też sobie strzelać, bo mamy wyeliminować. Proszę bardzo, wy, wyeliminować śmigłowiec. To zobaczymy, co tu się będzie działo. Ja przyznam, szczerze, że w tą misję akurat nurkowanie jeszcze nie grałem, więc to będzie dla mnie świeżość, powiew, powiew nowości w tej Alfie. Ale nie będziemy oczywiście w całej myśli przychodzić, bo nie chcę robić z tego półgodzinnego materiału. Chociaż zobaczymy, zobaczymy, jak wyjdzie. Z pacją możemy przywijać też takie. Aha, więc ok. Gdzie jest Jimmy? Który coś do nas teraz powiedział? No, a, tu jest i Jimmy. Oczywiście mogę postrzelić swoich sojuszników, ale. Nie będę Hamem. Zakładam, że jesteśmy już teraz odziani, środkowym wszystkim myszy wywołujemy jakby to menu, albo I poruszamy się scrollem po nim, albo spacją, więc tak jak Tak jak zawsze. No, tu możemy zmieniać też amunicję. Okay. No ale nic. Jesteśmy już jakby odziani w ten kombinezon. A chciałbym. Czekając Z, jakby, zanurzamy się. No i spoko. Oczywiście wygląda to wszystko bardzo ładnie. Nie ma tu jakiegoś... że bardzo wybujałego życia, fa, fa, fauny i flory jakiejś super egzotycznej. Ale i tak jest całkiem nieźle. No, ale zobaczcie, nawet, nawet tekstury już mówiłem w tym poprzednim, poprzedniej misji. Tekstury samej, samego podłoża, czy nawet takich o, koralowców jakichś gąbek, czy czegokolwiek, to są naprawdę dobre całkiem tekstury. No i to nie są najwyższe ustawienia, podkreślam. Więc jest nieźle. W ogóle zobaczmy, co mamy zrobić. Aha, rozbroić pierwszą minę, ok. Mam nadzieję, że się nie zabije. Armat, 3 to jest. W ogóle ta seria, to jest jakby. Trzeba jej poświęcić dużo czasu, żeby. Hmm. No proszę, będziemy mogli przyzywać jakiś nalot, znaczy ostrzał artylerii. Rybki. Też możemy z bliska się przyjrzeć. Oczywiście uciekają przed nami. Nemo? Czy to Nemo? Nie. No nieważne. Rozbrójmy minę. Mam nadzieję, że nie umrę. No, um. wystarczy tylko wcisnąć spację. Nie ma tu zbytniego skomplikowania. I płyniemy do następnej. Ciekaw jestem, jak później będę musiał rozwalić jakiś helikopter. No, już słyszę tam, że w ogóle fajnie niebo widać. O, i helikopter też widać. Bardzo fajnie, właśnie jest widok przez taflę wody, która też wygląda świetnie. Chociaż może, jakby zatapianie się naszego modelu, naszej postaci i karbinu no nie jest zbyt realistyczne. Ale znowu alfa, to tylko alfa. Więc w finalnej wersji, wszystko będzie na pewno wyglądać jeszcze lepiej. No i optymalizacja może będzie jeszcze lepsza, więc to już w ogóle będzie sukces totalny. No, i zobaczymy. Proszę bardzo, trochę więcej roślinek. A to co? No, nawet takie fajne jakieś rozmaicenia. Dna, zatopiona łódź. Jest na co popatrzeć wszędzie, czy gramy właśnie na lądzie, chociaż to jest jakaś taka typowa wyspa. Jeszcze jedna, ok. Ah. Może po prostu wycnę te kawałki, w których płynę do, do odległych min i wrócimy do, do filmiku, kiedy będę zajmował się już tym helikopterem. Chociaż zobaczymy, może to już ostatnia. Mina, jeżeli tak, to. O. Tak jest, ok. To była ostatnia. A mało ich było w sumie, tylko trzy. Teraz będziemy musieli zrobić coś innego, tylko. No właśnie. Ciekawi mnie to, czy to w ogóle są rekiny jakieś. Aha, teraz musimy zdobyć wyrzutnie. E, przepraszam, działo jakieś przeciwlotnicze Tylko gdzie ono jest? Nie widzę żadnego znacznika hmm. W obozie jakimś, tak? Mam znaleźć wyrzutnie, ale dobra Gdzie jest ten obóz? Aha, tutaj, więc mam, ok. Opłynąłem dookoła bo zaczynałem tutaj i tutaj musimy znaleźć jakiś środek przeciwhelikopterowy. Co ja robię? Dobra. No i wyszliśmy. Przestań biegać pajacu. I postaram się nie zginąć i wykonać to zadanie. Cień postaci też no, może to nie jest najlepszy. Um. Tak, to jest jakiś błąd graficzny, ale to też oczywiście cień odwzorowuje wszystko to, co robimy zmiany broni, zmiany magazynka, zmiany rodzaju amunicji, więc to jest też bardzo fajne Kucnijmy sobie może Ups, mam nadzieję, że mnie nie dostrzegli Bo to jest śmigłowiec patrolujący właśnie na brzeże W sumie są ślepi jacyś, ale to lepiej dla mnie Mam nadzieję, że nie ma tam zbyt dużej ilości wrogów Chociaż pewnie nie wysyłano by mnie na taką misję gdyby było ich tu sporo okay. Już widzę co najmniej dwóch Spacją możemy się bandażować Przy czym oczywiście działa to tylko na lekkie rany jakieś Nie, nie wyleczymy się sami po strzale w, nie wiem, w, w głowę Na pewno są tam jeszcze inni, tylko pytanie gdzie. Tam ktoś jest. Nie chcę za bardzo ryzykować. Czy to jest człowiek, czy to jest... O rany. Oops. No tak, ja wiem, że to pewnie... Okay. Wiem, że ta gra może nie spodobać się fanom Bo ja wiem Call of Duty na przykład Ale arma nigdy... Jakby ci ludzie nigdy nie byli targetem Dla Bohemii, po prostu dobra, pobiegniemy tutaj e, I wsiądziemy do tego pojazdu Cholera Jeżeli oczywiście mi się uda wsiąść Cholera No dobra a Nie mam pojęcia czy to był błąd gry Czy musiałem po prostu obejść z drugiej strony ten pojazd Nieważne a Nie będę się już w to bawił za bardzo Tu widzicie moje ciało, biedne Nie mam pojęcia jak mogłem go nie zauważyć I gdzie ten koleś stał No nieważne Killed hmm. in action za Będę już kończył ten materiał Bo nie chcę się bardziej kompromitować, w każdym razie Arma 3, jak już mówiłem, każdy z was może zacząć grać już teraz w alfę Kupując, zamawiając po prostu przedpremierowo grę na Steamie, nie wiem, może też na oficjalnej stronie, zobaczymy Podamy znaczy link do oficjalnej strony i do produktu na Steamie, będziecie mogli sobie zobaczyć Bo jeżeli, jeżeli jesteście fanami jak w ogóle serii Arma, to, no to chyba nie możecie opuścić trójki a Bohemia Interactive właśnie jakby zmieniła swoje podejście przy, przy tej części i postanowiła, że twórcy postanowili właśnie, że fani będą brać aktywny udział w tworzeniu i poprawianiu tej gry, dlatego też nie ma żadnego NDA, nie ma żadnego embargo na materiały z alfy i bety. Twórcy po prostu nie boją się pokazywać. Bo nawet wiadomo, że to jest alfa i tu są jeszcze błędy, tak jak widzieliśmy różne w tym krótkim filmiku od gramy na Maxa. No i to by było, na tyle, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tej bety, bo tu jest bardzo dużo elementów pewnie, o których nie powiedziałem, to jest dosyć rozbudowana gra. To zadawajcie pytania w komentarzach pod filmikiem, ja postaram się odpowiedzieć. No i to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.